My już nawet nie bierzemy alkoholu, my już nawet nie bierzemy. Yy, bombonierek. Bombonierek, okay, pacjent zdarzy się, że pacjent przy, przyszedł do mnie. Czuję się kurczaki, no, w tak, biorę z jajkami, przyjdzie, panie doktorze, bo na wsi. No Aż to, nie biorę. To nie odmówię, to jest zaczepne pytanie. W Jeśli drodze biorę, jadąc, mówię, pacjent. kto odbierał poród? Nikt! No to jedziemy, słuchajcie, pyk, 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 teraz rynek niczego nie weryfikuje, bo jest nas mało, bierze się każdego lekarza, właściwie z łapanki. Mieliśmy już dosyć rysowania kredkami robaków na paracytologii. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu Zawód Lekarza rozbroimy dosłownie na czynniki pierwsze. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z braćmi rodzeń. Ilu lekarzy, Waszym zdaniem, zna się na tym, co robi? Nie, nie, nie wiem. Odpowiedź brzmi nie wiem. To jest zaczepne pytanie. No troszkę tak. Właśnie chciałam e, trochę zaczepnąć. Więc ja nie wiem, tak jak powiedziałem wcześniej, my się nie wypowiadamy na temat konkretnych jakby lekarzy, aczkolwiek to. Z, 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 nie, trudne pytanie. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. No bo skąd ja mam wiedzieć, co dana osoba i dany lekarz y, robi i zna się na swoim rzeczy? No, ja uważam, że nie nie trzeba nie. się popatrzeć na efekty, bo jeżeli nawet ktoś je jest, załóżmy, nowa, nowy trend, nowe, nowe, nowe dane i, i nikt z lekarzy, 100% lekarzy nie wie, jak to robić. No to ktoś musi to wziąć, nauczyć się i wdrożyć. I wtedy nikt się nie zna i oni są coraz lepsi w tym. Więc wiesz, no, my, my bierzemy też na siebie wdrażanie nowych procedur y, i to oczywiście jest obarczone tym, że nikt tego na przykład nie robił. Więc chodzi o to, że uważam, że powinniśmy patrzeć na efekty. Bo ja mogę na przykład dzisiaj wziąć nowy pewien trend, nową wiedzę i wdrożyć do u pacjentów mieć 100% sukcesu, ponieważ no jest moje, moje doświadczenia, moja umiejętność, elastyczność do przystosowania się do nowej wiedzy jest taka, że nikomu nie zrobię krzywdy. Oczywiście błędy medyczne są wpisane w system. Poza tym, my jako lekarze kończymy studia i wielu się wydaje, że na tych studiach nas uczą bycia lekarzem. No w pewnym sensie tak. Ale w, w, z drugiej strony ja pamiętam siebie po studiach, kiedy miałem pierwszy dyżur na e, izbie przyjęć i przyjechał pacjent z obrzękiem e, płuc. E, I ja miałem dużo wiedzy, bo przeszkuję się te książki na pamięć, ale w życiu nie wiedziałem, co zrobić w praktyce. E, dzwoniłem do jednej koleżanki, do drugiej koleżanki i koleżanka mówi: Mateusz, no wołaj starszego. Musisz, musisz starszy musi mówić. Ja mówię: Ja jestem w szpitalu powiatowym, jestem tutaj sam. E, no to znaczy. jesteś sam do dzieła. No i, no i, i teraz wiesz, piel mądre pielęgniarki mi pomogły, więc tak się zdobywa wiedzę. Więc na tamtym etapie nie wiedziałem, co robię, a na tym etapie w mojej dziedzinie. Wiem co robię, ale dalej się uczę. Czyli to, to nie jest tak, że my wychodzimy, wiesz, super ekstra, wykształceni i gotowi do roboty. Nie, to jest taki zawód, to jest sztuka. Więc my się uczymy całe życie i, i nawet mimo, że, tego, że mamy super wiedzę z terapeutycznego ograniczania węglowodanów, no to jak pojawiają się, wiesz, nowe badania, nowe rzeczy, to dalej się uczymy i żeby jeszcze bardziej wiedzieć co robimy. Ja tego pacjenta wypisałem 5 dni po tym dokładnie. z oddziału na własnych nogach. W super, super stanie, także świetny zespół stworzyłeś z pielęgniarkami. Ja pamiętam no, pierwszy... pielęgniarki stworzyły świetny zespół. <grym> z tobą. Ja pamiętam jak wyszedłem z ciała i patrzyłem na siebie z boku, tak byłem zestresowany. Ja, pierwszy dzień po studiach, ja zacząłem pracować w pogotowiu. No i, i też no, to co, co byłem super wyedukowany. Wiedziałem tylko dokładnie jak wyranimować i wszystkie stany miałem obkute, więc krzywdy nikomu nie zrobiłem. a, a na pozostałych rzeczach no, no, no zdobywałem wiedzę na bieżąco. No, pamiętam swój odebrany poród w, w domu u, u pacjentki. Co kiedyś odbierałem porody, byłem ginekologiem w życiu. To był pierwszy odebrany poród z sukcesem, e, wszyscy zadowoleni, no, na tym polega ten zawód, dlatego nie, mało osób chce iść w ten zawód, bo jest potężnie obciążony stresem. My musimy brać na klatę rzeczy, których nigdy nie spotkaliśmy w swoim życiu, i jeszcze pod presją prokuratury. No bo jak dasz ciała, przecież jak ja bym zrobił coś złego przy tym porodzie, na przykład powiedział, mamo, nie jadę do porodu, niech ktoś inny jedzie. No, nie mogę czegoś takiego zrobić. Jadę, biorę ja to na klatę, wracam tak. do domu, ewentualnie czuję napięcie. Niestety mm, e, trzeba uważać na e, obniżacze napięcia typu przetworzone jedzenie, alkohol, różnego rodzaju nałogi, bo to jest plaga też u osób z tak, z tak charakterystycznymi zawodami i musisz znaleźć sposób typu spacer, typu fajna relacja, muzyka, żeby sobie poradzić z, z tą presją. No, gdybym ja to zaczął opowiadać, jakie rzeczy ja widziałem w pogotowiu, to nie chcielibyście tego słyszeć. Pamiętam, To jak... by był, był potężny dyskomfort. Pamiętam, jak opowiadałeś odnośnie tego porodu, że no, mówi Mateusz, no przecież ja nie wiem, jak się y, y, poród odbiera, ale, ale przeczytałem, jak W drodze jadąc, mówię, książki. kto odbierał poród? Nikt! No to jedziemy, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. No przecież y, angielscy lekarze przez pięć lat specjalizacji noszą książki, obwaleni są Takie książkami, malutkie. gdzie czytają przy pacjentach. To dlaczego? To co, ja, ja mam nie czytać, skoro nie wiem czegoś, to ja mam y, być przygotowany. Tam już do. Oczywiście, przecież nikt nie spodziewa się, że przyjedzie do, do odbierania porodu ginekolog z 20-letnim stażem, który odbierał porody w domu, w wannach u pacjentów przez 15 lat. Taka rzecz się nie zdarza. To myślałam, że na studiach medycznych trochę inaczej to wygląda. Wiem, że zazwyczaj się mówi, że studia to tylko praktyka, później zdobywamy doświadczenie, ale myślałam, że na medycynie to nieco inaczej wygląda. No, wygląda to nie, nie, nieco inaczej, niż, my, niż myślałaś. Yy, generalnie yy, z, z poziom absurdu i takich niepraktycznych rzeczy. To był taki gwóźdź, może nie gwóźdź, ale tak, tak, takie pchnięcie nas w podróż dookoła świata, bo my po czwartym roku studiów rzuciliśmy te studia na rok, zarobiliśmy kasę w Irlandii i wyruszyliśmy w podróż dookoła świata, bo mieliśmy już dosyć. Mieliśmy już dosyć rysowania kredkami robaków na paracytologii, bo niby po co nam miałoby się to przydać. Mieliśmy dosyć uczenia się rzeczy na farmakologii sprzed XIV wieku, oczywiście przerysowuje to. Mieliśmy dosyć łaciny, która jest martwym językiem i nigdy nam się w życiu nie przyda, chyba że chcesz zaszpanować w towarzystwie towarzystwie filozofów. I, I to było powodem ta właśnie niepraktyczność i, i, i te paradoksy jakieś dziwne, że my rzuciliśmy te studia, pojechaliśmy na rok, więc nie to, to tak się wydaje, że to powinno wyglądać praktycznie. Oczywiście. Po czwartym roku są sytuacje, gdzie jesteś przy pacjencie, gdzie uczysz się tej praktyki, mniej lub bardziej trafisz dobrze, to się nauczysz tej praktyki trochę. No ale to dalej jest zdecydowanie za mało. W Australii, gdzie robiliśmy praktyki. Na pierwszym roku studiów, które trwają 4 lata, nie 7 lat, studenci idą do pacjenta i uczą się tej anatomii, którą my się uczymy z takiej książki i wkuwamy na pamięć, słuchaj, każdej żyłki, naczynia, bez kontaktu z pacjentem. No to przecież to, jest, to nie jest efektywny sposób uczenia. To oni tam mają pacjenta chorego na np. Na nadczynność tarczycy albo na raka tarczycy, i przy okazji uczą się anatomii tarczycy. No to jest sposób uczenia się praktycznego. Plus te wszystkie fantomowe sale, wypełnione różnym, różnego rodzaju sprzętem, gdzie może Możesz tę wiedzę od pierwszego roku zdobywać. No u nas jest to inaczej. Pewnie się trochę zmieniło, bo my jesteśmy już stare, stare dziady, ale a z drugiej strony nie tak bardzo, bo nasi koledzy mówią, że dalej różne dziwne rzeczy na tych studiach się robi, które są niepraktyczne. To ja podkreślę: 4 lata. W 4 lata można skończyć medycynę na dobrym poziomie i zacząć już przyjmować pacjentów i praktykować. Oczywiście początkowo pod nadzorem starszego lekarza, bo taki jest system, ale 4 lata, nie 5 lat, 5 lat studiów, 13 miesięcy stażu, później specjalizacja, bo to jest strata czasu dla chociażby życia młodego człowieka. No właśnie, ja się jeszcze chciałam podpytać o takie uczelnie, które, które powstają jak grzyby po deszczu, które też kształcą medyków. Rozumiem, że jeżeli jest to uczelnia prestiżowa, a Wy mówicie, że dzieje się tak, jak dzieje, że lekarz wychodzi nie do końca jeszcze na zawodu, wszystko zdobywa w praktyce, co, co dopiero e, jak uczelnia wypuszcza, taka kiepska uczelnia wypuszcza lekarza i tacy ludzie mają Ciężko ulepszyć. mi ocenić. I, okay. Ja uważam, że generalnie lekarzy musi być jak najwięcej. E, I to nie jest tak, że my nagle, oczywiście lobby zaczyna bronić status quo, bo tak zawsze jest. I będą mówić, o, ale będzie za dużo lekarzy, to pociągnie konsekwencje, że obniżą się oczywiście stawki i tak dalej. No to jest normalne. Każdy, każda grupa zawodowa by protestowała przed wpuszczeniem na rynek większej ilości taksówkarzy, ym, tramwajarzy, tynkarzy, murarzy i tak dalej. Ale to jest naturalne. Teraz ja uważam, że w systemie musi być mnóstwo lekarzy. Dlatego, że za dużo nawet. Dlaczego? Dlatego, że, że rynek zweryfikuje, czy dany lekarz się nadaje, czy nie. Rinek nie politycy, nie Ministerstwo Zdrowia, tylko rynek. Czyli rynek polega na tym, że jak pójdzie pani, ty, ty pójdziesz albo pani Wiesia do danego lekarza, to ona obsmaruje go na, na tym, na tym, na tym forum. Oczywiście jeden na tysiąc komentarzy będzie nieuczciwych, ale takie jest życie. Ale do tego lekarza, który ma złą opinię, nikt już nie pójdzie. I on będzie musiał się zastanowić, skoro nie ma dla niego pracy, ma klepie biedę, no to on pójdzie na budowę i będzie wykładał kafelki, bo będzie musiał się tego... No teraz rynek niczego nie weryfikuje, bo jest nas mało, Bierze się każdego lekarza, właściwie z łapanki, i to jest właśnie ryzyko takie, że co z tego, że pokończyliśmy wszyscy super uczelnie, skoro trzeba się na bieżąco dokształcać. Uważam, że jak... trzeba iść teraz na ilość, a rynek da jakość. Oczywiście, uczymy się i tak w pracy. Oczywiście, dokładnie, uczymy się i tak w pracy. W jednym z wywiadów, jakie oglądałam z Waszym udziałem, mówiliście, że lekarze zarabiają za dużo. Tak, to, to, to był kontekst, że że ja dodałem potem, bo to była moja wypowiedź, że w porównaniu, czyli to ni ni niestety tak jest, że my bardzo często współpracujemy z tym personelem pielęgniarskim. I ja uważam, że te płace nie powinny aż tak bardzo się różnić, dlatego, że to jest powodem do kłótni, do starć, do, do tego, że chociażby pielęgniarka, która ma według prawa ogromne kompetencje y i y spokojnie poradziłaby sobie, bo to są na naprawdę polskie pielęgniarki są y najmądrzejsze, y jakie można sobie wyobrazić, ale mimo wszystko no, mamy taką sytuację, że jest lekarz, który zarabia bardzo dużo, jest pielęgniarka, która od zawsze zarabia bardzo mało, no to jaką ma motywację ta pielęgniarka, żeby robić rzeczy, które robi lekarz? No bo przecież w dzisiejszych czasach pielęgniarka może wypisać receptę, może osłuchać pacjenta, no, może zacewnikować tak naprawdę, ale jest notoryczna walka. Ja tego nie zrobię, ja tamtego nie zrobię i ja to rozumiem, no bo Suma sumarum summa gdzieś tam obija się to o stawki wynagrodzenia, ale no wiesz, ja zaczynałem pracę, ty też, pracując 25 zł na godzinę. No dzisiaj stawki dochodzą do 300 zł na godzinę, no więc ten przeskok jest olbrzymi. I teraz można by zadać pytanie, no czy to jest dużo, czy to jest mało? No to, jest, to zależy, bo mimo tego, że ja zarabiałem... Dużo pieniędzy, to wydawałem te pieniądze na jakieś dziwne rzeczy, typu samochód blizing, który na który nie było mnie stać, albo inne dziwne rzeczy. Więc ja to, to była taka wypowiedź, gdzie ja mówiłem, ja bym sobie poradził, zarabiając 100 na godzinę. Nie muszę zarabiać 200 na godzinę po to, żeby wieść szczęśliwe, fajne życie, ale głównie to chodziło o kontekst różnic zarobków w tej. Żeby branży. była jasność, no kto ma zarabiać pieniądze jak nie lekarze, jak nie te osoby, które gdzieś stoją faktycznie na tych stanowiskach, które są mocno ryzykowe. Już abstrahując od tego, że no są tacy i tacy lekarze, no ale uważam, no kto jak nie lekarze powinni zarabiać dużo pieniędzy? Wszyscy powinni godnie zarabiać. Czy to jest środowisko skorumpowane? Kiedyś jak do lekarza to tylko. To chyba ja zacznę. Ja spitole. No. W ogóle nienawidzę słowa korupcja w kontekście systemu służby zdrowia, bo uważam, że Wierzę w to tak mocno ideologicznie, że nie zdarzają się sytuacje, jeżeli się zdarzają takie sytuacje, że ktoś bierze pieniądze i robi za te pieniądze coś, co jest wbrew pacjentom, wbrew zdrowiu, no to, to, to nie jest. To, to, to nie jest lekarz, tylko to jest kryminalista i tacy ludzie powinni siedzieć w więzieniu. Jakby wierzę w to, że to jest taki margines, że, no jakby, że jego nie ma. I teraz, ale system jest skorumpowany. I teraz dlaczego? No to ty chcesz powiedzieć, nie, dlaczego? Sy system jest skorumpowany, bo w systemie osadziły się e, gracze, którzy nam kieru kierują nam systemem. Farm, big Pharma, Big Food. No przecież to jest oczywiste, że poprzez lobbowanie nie tylko uniwersytetów, ale polityków wpływają na legislację w całym świecie, nie w Polsce tylko, ale na całym świecie. Na, lobbują towarzystwa różnego rodzaju naukowe, które wprowadzają no, tylnymi drzwiami rekomendacje, które służą no, tym naj, największym graczom. Follow the money. Jeżeli... Na, dzisiaj byśmy powiedzieli wszystkim, chociażby towarzystwom naukowym. Pokażcie nam Dziewczyno, jakbyś zobaczyła, co tam się dzieje, to byś spadła z tego krzesła. Ja dodam jeszcze, że rzeczywiście ty powiedziałeś, że to jest margines i w ogóle bym nie mówił o tym, że środowisko jest skorumpowane. Nie, to tak jak 20 lat temu słyszeliśmy historię naszych kolegów, że tam nie było trzeźwego lekarza, prawnika, policjanta, Moncjanta. wszyscy pili. Redaktora. Wszyscy generalnie, wszyscy. wszyscy generalnie pili, i to nie znaczy, że dzisiaj nie piją. Ale to jest margines, to jest margines jeszcze ludzi z tamtych czasów, że zdarzy się pijany lekarz, ale to nie znaczy, że środowisko jest alkoholikami, więc zdecydowanie to jest margines, ja też w to wierzę, że ktoś weźmie w kopercie pieniądze za to, że zoperuje jedną czy drugą osobę. Pewnie to się zdarza, bo nie da się w 100% patologii wyplewić, ale nasze pokolenie lekarzy i to, które już jest, nie zdarzyło, się, pijane, tak. nie zdarzyło się, żeby było pijane. Nie zdarzyło się, żeby... My już nawet nie bierzemy alkoholu. My już nawet nie bierzemy... Yy, bombonierek. Bombonierek. Okay, pacjent zdarzy się, że pacjent przy, przyszedł do mnie... się kurczaki No w tak, biorę. Z jajkami przyjdzie. Panie doktorze, bo na wsi... No to nie wziąłeś. To nie odmówię, ale, ale to jest w ogóle to jest coś innego niż danie te, te, tej łyski. Albo, albo, kurczę, pamiętam... Pamiętam, jak gdzieś przyszła do mnie pacjentka, albo jak pracowaliśmy w Środzie Śląskiej w szpitalu, ludzie byli tak przyzwyczajeni do, do tej starej kadry, tak. że wiedzieli, że trzeba zapłacić, żeby położyć pacjenta na święta Bożego Narodzenia, tą babcię, bo... Ale to już jest stara kadra. Tej kadry, mam nadzieję, już nie ma i nie będzie. Siara. No, no, to, był, to, 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 to było przyzwolenie społeczne, więc to była norma. Teraz to jest kryminał, patologia i to jest margines. Uf, to dobrze to słyszeć z waszych ust. A słuchajcie, wy zawsze jesteście w pakiecie? Pracowaliście tu w Środzie Śląskiej, tu, tu ten, pracujecie w tym samym nie, miejscu? Nie, ja całe, życie, ja całe życie byłem tym pierwsza linia wo, wojna, czyli pogotowie, czyli sory, czyli takie szpitale bardziej. W którymś momencie no to mi zniszczyło życie, no właśnie to też jest myślę i, i wte, wtedy się zaczęliśmy łączyć, bo zobaczyłem, że Mateusz zawsze był ja taki przychodniany. Ja się migałem od dyżurów, od, pogotowie ja się od, i, tak od pogotowie. i tak dalej. I ja mówię, kurczę, okej. Okay. Po tym pierwszym dyżurze, nie, co, co musiałeś się pielęgniarkami osadzać. Tam się ale, ale generalnie to jest inna historia. I... I, I zauważyłem, że to, że to nie dość, że nakręca nałogi. Przecież ja paliłem papierosy, e, piłem za dużo alkoholu, byłem nakręcony, e, uzależniony od, słodyczu, od słodyczy, pewnie od pracy. Przecież nie, nie potrafiłem żyć bez pracy, bez tych nocek, które mnie zniszczyły. Wracałem do domu, patrzyłem w lustrę, mówię. Coś tu jest nie tak. No, głęboko nieszczęśliwy człowiek. Mimo tego, że klepany po spo przez społeczeństwo po ręce, jeżdżący merolem za, za ileś tam za kasy, za, drog za drogim, ubierający się w garnitury. No i co z tego? Nie potrafiłem ułożyć sobie życia. No i stwierdziłem, że no dobra, czas skończył się. Zdecydowałem po jednym dyżurze na kardiologii, którą zacząłem na szczęście, druga specjalizacja po dwóch latach, powiedziałem do widzenia, jako chyba jedyny lekarz w Polsce. To był element mojego leczenia się z przebodźcowania. Po dyżurze, gdzie miałem Pięć reanimacji, z czego trzy skuteczne powiedziałem, że to już koniec, że to już nie jestem w stanie łyknąć to na klatę. Jeden z tych reanimacji był ojciec mojego przyjaciela z kardiologii, który po dwóch tygodniach wyszedł na nogach, ale stwierdziłem, że to nie, zostawiam to już innym. Ja, ja migałem się od dyżurów i pamiętam zawsze, powtarzałem, po co dyżurować? Ja, ja miałem taką wizję bardziej rodziny, że ja, ja czas chciałem spędzać w domu y, z żoną, z przyszłą rodziną y, i migałem się. Te dyżury na internie to wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby ja sobie zdolność kredytową na mieszkanie. Więc wziąłem i tak wpadłem trochę jak w śliwka w kompot 6 lat na tych dyżurach. No i też, też, też podobna droga, ale jakby gdzieś tam to, to troszkę inna. Byłem dyrektorem szpitala, te, te, te wszystkie, wiesz, ten blicht, te marynarki. Byłem dumny z tego, byłem poklepywany po ramieniu, a z drugiej strony jechałem na taki dyżur i codziennie rano kupowałem energetyka i batona banty. Miałem 20 kilo więcej, zespół jelita drażliwego, więc taki Matrix, Czyli tu sukces, gdzie Ludzie mówią, dyrektor szpitala, o, wow, lekarz, i jeszcze, o kurcze, ale to mój syn gdyby był taki. A tak naprawdę to była, wiesz, to było, to było głęboko w Matrixie, w głębokie i wysokie ego, i, i, i stopniowo zacząłem się z tego leczyć. Ja, mając dwójkę dzieci, z pracy wracałem i jajeczko Kindering kupowałem, bo byłem takim niedouczonym ignorantem, że teraz jak ja sobie o tym pomyślę, po, pomyślimy sobie z żoną, co my żeśmy robili, gdzie na jakim etapie byliśmy, no to. Śmiać mi się chce, ale no każdy musi jakieś błędy popełnić, żeby wyciągnąć wnioski. Mam wrażenie, że nie da się bez tych tak zwanych błędów, żeby przeanalizować to i wyciągnąć wnioski. Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek.